Dobry wieczór, szczęść Boże wszystkim. Proszę Państwa, anonsowana była tutaj obecność blogera, pisarza politycznego, a ja bardzo chciałbym Państwa namówić na to, żebyście spotkali się z pisarzem, bez żadnych epitetów, bez żadnych przymiotników. To jest pisarz polski bezprzymiotnikowy. On się przebrał za blogera, grasuje rzeczywiście w sieci internetowej i wzburza odbiorców strasznymi, horrendalnymi opiniami, które wygłasza. Tych okazji do ich wygłaszania jest nie za wiele, ponieważ wspomniany wyżej mainstream czuwa i nas, ludzi z prowincji, stara się trzymać tam, gdzie nasze miejsce. Pan Gabriel Maciejewski jest mieszkańcem Grodziska opodal miasta stołecznego Warszawy. Ach, gdyby to można było odwrócić, gdyby to była Warszawa pod Grodziskiem, to sprawy w Polsce miałyby się z całą pewnością inaczej. Pseudonim, którym się posługuje Państwa gość, Koryllus. Chciałbym usłyszeć rozwiązanie zagadki, bo Koryllus Avellana to Leszczyna Pospolita, ale pan Gabriel dodał sobie jedno L i co to właściwie oznacza? Nic początkowo nie oznaczało. Momencik. Awaria. Początkowo nic nie oznaczało, dopóki nie okazało się, że głęboko w starożytności, ja nie jestem w stanie tego wydatować, był jakiś król Dacji, który się nazywał Koryllus przez 2L. A ja to napisałem przez 2L, bo w książce do botaniki dla techników leśnych, bo ja taką szkołę kończyłem, nazwa łacińska Leszczyny była napisana przez błędem, Koryllus Avellana, więc ja nie miałem świadomości, że istniał ten pan kiedyś tam dawno temu i po prostu przyswoiłem sobie tę nazwę łacińską z błędem i tak zostało. A dlaczego ja to wymyśliłem? Nie wiem. Po prostu była to pierwsza nazwa własna, jaka mi przyszła do głowy, kiedy zakładałem blog 2,5 roku temu. Więc ja teraz odczytam taką wywieszoną tutaj w sieci internetowej wiadomość, która Państwu przybliży funkcjonowanie Koryllusa przez 2L. Otóż jeden z użytkowników internetu zamieścił wzmiankę pod tytułem „Na co będzie jutro narzekał Koryllus?”. Czytam. Ostatnio bloger Koryllus kojarzy mi się wyłącznie ze smerfem Marudu. Oto lista osób i rzeczy, które skrytykował on w ciągu nieco ponad miesiąca. Oto ta lista. Jan Filip Staniłko, profesor Zybertowicz, lokalne struktury PiS, Jerzy Robert Nowak, Nasza Polska, demonstracje uliczne, Ziemkiewicz, idea jedności prawicy, debata w Instytucie Sobieskiego, Tusk, Cęckiewicz, Sakiewicz, doradcy Kaczyńskiego, Gmyz Sumiński i Ziemkiewicz, Akademia Radia Wnet, Kultura Wysoka, Jankej Kozak, bloger Szczur Biurowy, Nieznalska i Sztuka Nowoczesna, Jarosław Kaczyński, ekshumacja ofiar smoleńska, patolog z USA, blogerka Ówka, Prawo i Sprawiedliwość. Jak na nieco ponad miesiąc, pisze internautka, to spory urobek. Z tych wszystkich narzekań co najwyżej 25% wydaje mi się słuszne lub częściowo słuszne. Koryllus sam zaczął określać swój blog jako poradnik dla niedzielnych politykierów i wydaje się być bardzo z siebie zadowolony. Szkoda, że marnuje on swój talent w ten sposób. W istocie nawet roli szczupaka w stawie z karpiami nie pełni on zadowalająco, gdyż zupełnie nie radzi sobie z komentatorami. Wścieka się na nich, wymyśla im, jeśli może, to banuje. Dyskusje o jego notkach zamieniają się w prymitywne pyskówki. W ten sposób robi pośmiewisko z ważnych tematów i z siebie. Proponuję totalizator, na co będzie jutro narzekał Koryllus. Ponawiam to pytanie. Na co będzie jutro narzekał Koryllus? Nie wiem. To się okaże, jak
to się okaże, jak będę wracał do domu, co się stanie i o czym pomyślę. Bo teraz nie wiem, na co będę narzekał, natomiast to jest nieprawda, co tam jest napisane, dlatego że ja nie narzekałem na Jarosława Kaczyńskiego nigdy. Po prostu nigdy. Nigdy. Ja napisałem jeden bardzo taki, uważam, właściwy, nie chcę mnożyć tutaj przymiotników, tekst na temat Jarosława Kaczyńskiego i w jego sprawie nie zabierałem głosu prawie nigdy. Napisałem opowiadanie o Lechu Kaczyńskim, które jest w tomie Atrapia i też nie poruszam tematu prezydenta. Bardzo tego pilnuję, więc ktoś po prostu, znaczy ta pani jest wielką moją admiratorką, ona na każdym spotkaniu, które organizuje się. No aż 25% dostrzegła słusznych lub częściowo słusznych pretensji. I jest to osoba, która bardzo temu wrogowi pomogła, fantastyczna zupełnie. I właściwie nie wiem, dlaczego ona to pisze, ponieważ ona się generalnie ze mną ze wszystkim zgadza. We wszystkich ważnych, głównych kwestiach my się doskonale rozumiemy. No, ale... Dobrze. Niniejszym uznaję kwestię blogera Korylusa za odfajkowaną. To jest jedno z wcieleń gościa dzisiejszego wieczora. Wracam do pisarza. Gabriel Maciejewski, pisarz. Ja tutaj będę teraz wymachiwał książkami. Tak? Dzieci PRL-u. Dzieci PRL-u. Atrapia. Atrapia. Do kamery. Do kamer, które tutaj są obecne. I chyba jednak najważniejsza praca, która jest kontynuowana, dzieło w procesie, baśń jak niedźwiedź, polskie historie. Baśń jak niedźwiedź. Baśń jak niedźwiedź, tom pierwszy, proszę Państwa. Tom drugi w przygotowaniu. Skąd ten niedźwiedź tutaj? Skąd ten niedźwiedź? On jest z poezji. Proszę Państwa, ten niedźwiedź, może Pan mi pomoże, Panie Gabrielu, znaleźć ten cytat, który Pan na pewno pamięta, a ja nie chcę przekręcić. Tak, baśń jak niedźwiedź, tak, napisał poeta Tadeusz Nowak. Światło szeleści, zmawiają się liście na baśń, co lasem jak niedźwiedź się toczy. Jakże pięknie napisane po polsku. I jak pięknie pan Gabriel czyta tę poezję, ale czyta przede wszystkim polską historię. Bo to jest to polskiej historii, o historii cywilizacji w Polsce, o historii cywilizacji przez Polaków współtworzonej. I to są takie obrazki z historii, czasem pojedyncze kadry, jakieś sytuacje, nawet nie wykłady, nie całe pełnometrażowe fabuły historyczne, tylko pewne przypadki, pewne case'y z historii Polski. I to jest coś, za co ja jestem osobiście panu Gabrielowi Maciejewskiemu wdzięczny niezmiernie, bo on jest jednym z tych, daj Bóg, dość ciągle nielicznych, którzy podjęli to stachanowskie wyzwanie, rzucone przez paru historyków kilkanaście lat temu, mianowicie ta diagnoza, że cała polska historia jest właściwie do przepisania na nowo, jest do zrozumienia na nowo, jest do zinterpretowania na nowo, albowiem wszystko, cośmy mogli do tej pory przeczytać na temat tej historii, tośmy przeczytali w książeczkach podsuniętych nam w stalinowskich, poststalinowskich, postpeerelowskich szkołach, a zatem co my właściwie na ten temat wiemy? I otóż pan Gabriel Maciejewski stara się dowiedzieć, na jakim świecie żyje i mnie osobiście strasznie to bawi, wzrusza i cieszy, że próbę zorientowania się, na jakim świecie żyje, podejmuje sięgając do Mieszka i nawet Króla Świeczka i stara się tam wytropić te wątki, które do współczesności prowadzą. No i teraz pytanie jest takie, co będzie w drugim tomie i co to w ogóle z tym niedźwiedziem, czy on zdominuje twórczość, czy on może zamorduje rytualnie blogera Korylusa, zajmując mu czas ostatecznie poważniejszymi sprawami. Prawdopodobnie będzie tak, że niedźwiedź zwycięży, dlatego że to się bardzo podoba. Zanim powiem, co będzie w drugim tomie, chciałbym podnieść taki temat, taką kwestię, która powraca zawsze, jak mówić o polskiej historii, żeby to było ciekawe i każdy,
zawsze mówi, że trzeba szukać jakichś niecodziennych tematów, więc ja tego bardzo długo słuchałem, no, ponieważ on bardzo denerwuje nieskuteczność i widziałem, że ta deklaracja, żeby szukać nowych rzeczy, nie pokrywa się tak naprawdę z rzeczywistością, bo te rzeczy, które się wyciąga, są stare i dobrze znane. To pomyślałem sobie, że trzeba spróbować rzeczywiście zrobić coś takiego, co będzie nowe. No i takim sztandarowym przykładem z tej książki jest taka opowieść, wszyscy Państwo znają obraz Maneta, rozstrzelanie czy cesarza Maksymiliana, prawda? To jest znany obraz. Jak się nazywał dowódca plutonu egzekucyjnego? John Sobieski. John Sobieski był amerykańskim szpiegiem polskiego pochodzenia, zostawił pamiętniki. No, dość ponura postać, ale ja pomyślałem sobie, że to jest znakomita rzecz, że na wzdłużu dzwonów w klasztorze Querétaro w Meksyku John Sobieski rozstrzeliwuje Maksymiliana Habsburga. No to ja nie wiem, tam już więcej napięcia po prostu się nie da dodać, bo garnek jest pełny. No. I miałem taką przygodę, że napisałem ten tekst i postanowiłem go gdzieś sprzedać. Pomyślałem, że Wiedeń to jest dobre miejsce na sprzedanie takiego tekstu. No bo gdzie indziej. No i wysłałem takiego pisma polskiego, które wychodzi w Wiedniu, i oni mi odpisali, że ten tekst się nie nadaje, bo oni nie rozumieją, o czym i nie wiedzą. Więc to jest też taki problem, jak się tą historię postrzega, jak się ją czyta. Oprócz tego, tu jest ten Sobieski, pomyślałem sobie, że warto było mówić o rzeczach, które są normalnie traktowane źle albo wyszydzane. Ja najbardziej, moim ulubionym tekstem, jaki kiedykolwiek napisałem, to jest ten tekst, który się nazywa Czego nas uczy Maria Radziewiczówna. Ja uwielbiam ten tytuł, ponieważ kiedy napisałem ten tekst i dałem ten tytuł, to wszyscy się na mnie rzucili po prostu na tym blogu z pięściami, żeby mnie rozerwać po prostu. A to oczywiście nie jest proste. Bo ja nie wyglądam jak czytelnik prozy Marii Radziewiczównej, i tak się nie zachowuję, i tak nie mówię. I to jest zawsze wielką niespodzianką dla ludzi, którzy przychodzą rozprawić się z Marią Radziewiczówną. I tak było tym razem. Szalenie mi się to podobało. Czego nas uczy Maria Radziewiczówna, proszę Państwa? Ona nas uczy obchodzenia się z własnością. To jest podstawowa funkcja prozy Marii Radziewiczównej, do której trzeba wracać. I ja to pomyślałem sobie, że jak tak to opiszę, to będzie dobrze. I tak zrobiłem. Natomiast pierwszy tom baśni okazało się, że to musi siłą rzeczy przyjąć formę pewnej rozbiegówki. Dlatego, że tak się składa, że siedzący tutaj pan Grzegorz Braun jest osobą niezwykle inspirującą. Myśmy się pewnego zimowego wieczora zupełnie przypadkowo spotkali tutaj niedaleko, przy kawie. I zaczęliśmy rozmawiać o, ja nie powiem o czym, bo wszystko się sypnie, bo wszystko się zdradzi. Ale zaczęliśmy rozmawiać o pewnych bardzo ważnych sprawach. Ja tych spraw zupełnie nie znałem. Ale z historii, o ważnych sprawach z historii Polski XV, XVI wieku. Ja pojechałem do domu, wziąłem z półki książkę, którą sobie kupiłem za 2,80 na Allegro, bo zawsze tak robię. Otworzyłem, przeczytałem coś, co po prostu wstrząsnęło całym moim jestestwem i mam już 12 rozdziałów drugiego tomu baśnie. Chciałem to skończyć do końca kwietnia, ale mi się nie uda, bo będzie 30. Powiem tylko tyle, że centrum tego, że będzie to zupełnie inny ton, dlatego że to jest, tak jak powiedział pan Grzegorz, to są pewne kadry. Natomiast tamtego, tego drugiego tomu nie da się już niestety czytać z dowolnego miejsca, tak jak tego. Będzie początek, środek i koniec. Powiem o środku. Środkiem będzie olbrzymi tekst o bitwie pod Mohaczem. Najważniejszej bitwie Europy, moim zdaniem. No i trochę przed, trochę po. Myślę, że to, do czego się dokopałem, jest po prostu tak miażdżące, tak demaskujące, ponieważ na czym ja się oparłem. Wziąłem najpopularniejsze opracowania historyczne, jakie były pod ręką i zacząłem je czytać. To jest coś przerażającego. To żadne kłamstwa, bo tam wszystko jest na oczach, wszystko widać, tam nie ma nic ukrytego. Tylko interpretacja tego jest po prostu dramatyczna. To nie chce się wierzyć, że to zostało napisane po prostu. Dobra, koniec. Ukaże się, to będziemy rozmawiać. Bo też nasza rozmowa dotyczyła tego, że historia Polski wymaga przepisywania, wymaga po pierwsze zebrania faktów, ale po drugie jakiegoś ich ogarnięcia i zrozumienia nie od 45. Nie od 39, nawet nie od 1795. Rozmawialiśmy o tym, że historia Polski po prostu hurtem, po całości
jest narracją przede wszystkim antykatolicką, jest narracją antynarodową, jest narracją tak republikańską i przesądnie demokratyczną, i wypowiadam to z tego samego miejsca, z którego kilkanaście minut temu usłyszeliście Państwo kilka wzniosłych słów na temat republikanizmu. Otóż myślę, że to mogę uwspólnić, że wszystko można powiedzieć o tych naszych dialogach o historii, ale nie to, że to są dialogi demokratów czy broń Boże republikanów. Tak, więc ja Państwa zachęcam bardzo do tego, żeby nie tylko samemu czytać baśnie jak niedźwiedź, tom pierwszy, tom drugi i mam nadzieję piąty i piętnasty, ale jeśli ktoś nie wie, jaką książeczkę kupić dziatwie niewinnej, szkolnej, jako pomoc do nauki i interpretacji historii, to to niewątpliwie jest dobra książeczka. I ja Państwu teraz zgodnie z zapowiedzią, bo taka zapowiedź się gdzieś ukazała, przeczytam kawałeczek z tej książki, to akurat będzie bardziej współczesne, o totemach albo krzyż Kunerta. Dla pogan i Żydów krzyż był narzędziem hańby i śmierci hańbiącej. Możemy przeczytać o tym w 10 rozdziale Księgi Jozuego. Śmierć na krzyżu wiążą Żydzi z Bożym przekleństwem. Święty Paweł, pisząc o krzyżu w liście do Koryntian, używa słów takich jak zgorszenie i skandal. Tak właśnie poganie i Żydzi traktowali narzędzie męki Chrystusa. Święty Paweł jeszcze w tym samym liście do Koryntian odwraca znaczenie krzyża i pisze, że jest krzyż mocą i mądrością Bożą. W liście do Filipian nazywa Paweł krzyż wywyższeniem. Krzyż w ikonografii państwowej Rzymu po Konstantynie jest znakiem triumfu cesarza nad złem i kłamstwem, jest symbolem mocy państwa i jego prawości. Jakość ta pojawia się w pismach i w świadomości chrześcijan po bitwie na moście mulwijskim przewieszonym nad Tybrem, gdzie nadchodzący z północy Konstantyn pokonał Maksencjusza, kładąc tym samym kres pogańskiemu Rzymowi. Przed bitwą cesarz miał sen, w którym ukazał mu się dziwny znak, a tajemniczy głos powiedział: w tym znaku zwyciężysz. Nie był to krzyż taki, jaki znamy z wizerunków w kościołach. Była to złota włócznia przekreślona dwoma ukośnymi ramionami, co nadawało mu wygląd podobny do inicjału Chrystusa. Znak ten miał w górnej części uszko, które przypomina laikom dziś litera P. Głos w cesarskim śnie kazał, by znak ten znalazł się na tarczach wojowników walczących w armii Konstantyna. Eusebiusz z Cezarei twierdzi wręcz w swym dziele Vita Constantini, że cesarzowi ukazał się we śnie sam Chrystus i to on polecił mu walczyć pod znakiem krzyża. Był więc krzyż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa znakiem chwały Bożej i chwały doczesnej. W XXI wieku za sprawą profesora Kunerta doczekaliśmy się jeszcze jednej interpretacji krzyża. Nieważne, że chodzi o krzyż prawosławny. Oto na Błoniu pod Ostrowem, na grobie zaprzysięgłych bezbożników, którzy ze świątyń czynili kloaki, którzy rzucali w błoto ikony i palili klasztory, stanął krzyż. Jakby tego było mało, ozdobiony jakimiś dodatkowymi pogańskimi i militarystycznymi symbolami. Tak miał w znak wyglądać w początkowym zamyśle inicjatorów tego ustawienia, w większości ludzi z tytułami naukowymi, którzy nie mogą nie wiedzieć, czym jest krzyż dla chrześcijan. Mogą oni oczywiście tych chrześcijan nie doceniać, mogą myśleć o nich źle lub ich lekceważyć, ale znaczenia krzyża lekceważyć nie mogą, bo o tym musieli uczyć się na studiach. A jednak zrobili to. W dodatku w imię czegoś, co nie zostało im dane, a przeciwnie, poprzez ów znak krzyża na łące i przez ową chęć osiągnięcia pojednania politycznego za jego sprawą, zostali jeszcze raz spostponowani, a tym samym został spostponowany krzyż. Musiało się tak stać, bo wszyscy ci mędrcy z panem profesorem Kunertem na czele, miast poprzez swój gest pojednania podnieść znak krzyża, uczynić go znakiem triumfu lub chociaż chwały, zrobili coś wręcz przeciwnego. Zamienili krzyż w znak totemiczny. W dodatku w znak jednego tylko plemienia. Tym bowiem jest krzyż pod Ossowem, symbolem plemienia Rusów reprezentowanym przez premiera Putina i prezydenta Miedwiediewa, którym jest dokładnie obojętne, czy on tam stoi, czy nie i co oznacza. Ważne dla nich jest to, że ten święty symbol został ich wolą i ich mocą ustawiony na mogile ludzi, którzy ani na to nie zasłużyli, ani by tego nie chcieli.
Jest więc krzyż osowski nie tyle znakiem hańby, jak krzyż księgieł złego, ale znakiem triumfu pogaństwa, bo chyba nikt nie wierzy w szczerość religijnych deklaracji polityków rosyjskich. Jest krzyż osowski odwróceniem znaku Konstantyna. Jest czymś, co mogłoby się pojawić w jakiejś pogańskiej ikonografii, gdyby to Maksencjusz wygrał bitwę na moście Mulbijskim w roku 313 i włączył znak chrześcijan do swego panteonu pogańskich symboli, odbierając mu jego świętość i chwałę. Rozumiem, że profesor Kunert nie myślał o tym wszystkim, o czym ja teraz myślę, że chciał dobrze i wierzył, że ustawienie świętego znaku chrześcijan, symbolu religii uniwersalnej na mogile pogan, będzie przez tych pogan dobrze odebrane. Zakładam, że pan profesor w to wierzył i został oszukany. Nie dopuszczam do siebie myśli, że on po prostu wyświadczył swoim akcesem za ustawieniem krzyża jakąś drobną uprzejmość panu premierowi lub panu prezydentowi. To byłoby już zbyt wielkie szyderstwo. Krótki tekst, nietypowy dla tego zbioru, bo współczesny wprost. Większość tych tekstów znakomitych dotyka współczesności, odsyła nas do współczesności drogą okrężną, to znaczy właśnie najpierw gdzieś tam na jakimś moście w roku 313 jesteśmy, a potem dopiero wracamy szerokim łukiem po to, żeby coś lepiej zrozumieć z tego, co się z nami, co się nam tutaj dzisiaj dzieje. Ale ten tekst, wydaje mi się, dotyka takiej chyba najistotniejszej dla kondycji i pisarza Gabriela Maciejewskiego, i blogera Korylusa, kwestii, jaka się wyraża właśnie pewnym oddaleniem Grodziska od Warszawy i odwrotnie. Jak to jest, że oni tutaj w Warszawie takie krzyże mogą stawiać, że mogą z jednej strony tak przed południem zasiadać w reżimowej telewizji w jakimś okienku, a po południu nawet zdążą do klubu Rolina na podwieczorek, prawda? Jak to im się w tej Warszawie mieści? Jak pan to widzi, panie Gabrielu? Ja myślę, że jest jakaś granica, tak w Pruszkowie może, albo za Pruszkowem, albo w Ożarowie, ja nie wiem, gdzie wszystko się zmienia po prostu, a jak to ją przekroczy, to po prostu zamienia się w kogoś zupełnie innego. Serio zaś mówiąc, ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Natomiast uważam, że należy tego rodzaju, nie chcę powiedzieć postawy, no, bo trudno mi do postaw się odnosić, tego rodzaju zwody, może tak powiedzmy, omawiać. Ja nie mówię o piętnowaniu, ani o czymś takim, po prostu mówmy o tym. Mówmy o tym. Ja staram się też tak pisać, ponieważ to jest powód, dla którego ten blok jest traktowany tak, a nie inaczej, że on dotyka bardzo mocno tej aktualności, czasem może za mocno, czasem bardzo gwałtownie, no ale uważam, że po prostu nie można inaczej. Po prostu nie można inaczej. To znaczy, jeżeli ktoś zabiera się za pisanie, to nie po to, żeby kokietować, żeby szukać sobie kolegów, przyjaciół albo poparcia gdziekolwiek, bo to jest całkowita pomyłka. Jeżeli mamy sytuację, prawda, bo każdy bloger odnosi się w jakiś sposób do tego tak zwanego mainstreamu, prawda? No i mamy tę sytuację, powiedzmy, autorsko-wydawniczo-publicystyczną. Każdy z nas, ludzi piszących, autorów, chciałby być zauważony, chciałby, żeby zwracano na niego uwagę, chciałby publikować, wydawać książki i uważa, że ma do tego prawo. Więc bardzo nas irytuje to, że istnieje właśnie taka granica. Granica gdzieś w Pruszkowie i granica też w sercach, że inaczej traktuje się autorów, którzy zostali gdzieś tam kiedyś wybrani, a inaczej tych, którzy po prostu uzurpują sobie prawo do tego, żeby być autorami, znajdują sobie czytelników sami i sami sobie na tym rynku radzą. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na pytanie. Ja jeszcze chciałem tutaj jedną książkę zareklamować, oprócz tego Niedźwiedzia znakomitego. Przeczytałem, to chyba była pierwsza książeczka, którą miałem w rękach. Ona się wtedy nazywała Pital prowincjonalny i ja tak dosyć jestem
dosyć jestem ponury, jeśli chodzi o lektury, to znaczy czytam gazety i nie śmieję się często. Otóż jakąś późną nocą w jakimś hotelu zacząłem czytać ten Pitaval prowincjonalny i to mnie wzruszyło, a także rozśmieszyło do rozpuku. To są takie zaiste kryminalne historyjki rozgrywające się w scenerii prowincjonalnej epoki PRL-u i post-PRL-u. I ja Państwu bardzo bym tę książkę polecał, gdyby ona była dostępna. Ale ona ma się wznowić. Natomiast sytuacja wygląda tak, że nikt na tę książkę nie czeka. To znaczy ona się sprzedała i już jej nie ma. Natomiast wszyscy domagają się baśni. A więc proszę Państwa, w okolicznościach, kiedy takich, jakie mamy, czyli że ja pobieram sygnały, że baśń, no to ja nie mogę wydać Pitavala, który by się nazywał, teraz miałby całkiem inny tytuł, bo on się będzie nazywał Nigdy nie oszczędzaj na jasnowidzu. To jest bardzo dobry tytuł, uważam. Załatwia połowę promocji. Te historyjki tam opisane, proszę Państwa, to są przypadki kryminalne, trywialne. To jest historia, że pogrzebie w pamięci narkomana, który usiłował podreperować budżet, włamując się do prowincjonalnej szkoły podstawowej. I co z tego wynikło? Pomyliłem. Inna historia. Do kina. Włamał się do... To jeszcze śmieszniej. Tak. Włamał się. Napad na kino. Tak. No, to są tego typu przestępstwa, to są tej skali skandale. I proszę Państwa, ja jestem... To ważne tutaj zastrzeżenie, że, bo niektórzy mogą pomyśleć, że to jakaś uzurpacja, że ja tutaj reklamuję pisarza. Ja jestem, proszę Państwa, patentowanym polonistą. Ja wiem, co mówię. Jestem patentowanym polonistą i to jest, no proszę, nigdy nie wiadomo, gdzie się Pan natknie na Belfra. Otóż to jest literatura, bo w tych mikrokryształkach, w tych historyjkach prowincjonalnych, tam, no cóż, kondycja ludzka, ironia naszego losu, to wszystko tam jest. A najpiękniej dla nas, dlatego że w tych realiach, w tej scenerii, którą tak dobrze znamy, od której wspominania tak serce boli, a która tak bardzo jest nieopisana, bo to jest wszystko przecież świat na poły nieprzedstawiony, ponownie nieprzedstawiony świat. To może o tym coś powiemy. Dlatego, że Pitavala nie ma, ale są dzieci PRL-u, ponieważ ja zaczynając, to jest dokładnie ten sam klimat, ja zaczynając pisać te książki, miałem plan od samego początku, tam nie było żadnego przypadku. Ja od razu wymyśliłem, że pójdę dwoma drogami, dwoma torami, to znaczy będzie ta część historyczna, gdzie będą te opowieści budujące, albo czasem nie budujące, oraz będzie taka budujące, część... To są opowieści demolujące polską historię, prawda? Wywracające na nic. No trochę. Ten drugi tom może trochę, no. Bo ten to jeszcze nie. Troszkę jest kawałków takich bogojczyźnianych, no troszkę tam, tak, parę razy się chciał pokłócić. Nie, no bo to dobrze, że są takie kawałki. Natomiast jest ten nurt obyczajowy i ja to zaplanowałem od samego początku, że to tak będzie, że to będzie szło tymi dwoma torami. Jest jeszcze trzeci tor polityczny, który się jakby robi sam, ponieważ ja piszę straszne ilości, straszne. I to po prostu przybywa. Natomiast ten klimat, o którym mówi Pan Grzegorz, jest w dzieciach PRL-ów, ponieważ to jest tak, że pokolenie dzisiejszych 40-latków, 50-latków i 30-latków bardzo się wstydzi tego, co przeżywało jako dzieci w szkole podstawowej. Ja się z tym spotykam bardzo często i pomyślałem sobie, że jeżeli tego nie opiszemy, nie pokażemy, nie wywleczemy na światło dzienne, to po prostu przepadnie. Nie będzie tego. Nikt nie będzie pamiętał o kolejkach na film Wejście Smoka, nikt nie będzie pamiętał o tym, że kiedyś puścili w święta ruskich trzech muszkieterów w dodatku musical i jak żeśmy to przeżywali okropnie. Jaki to był zawód straszny, bo to trwało 3 godziny. To nie są żarty. A myśmy czekali na Kaczora Donalda. A to świetny film był, notabene. Ten dramat, że patriotyzm 9-latków nie pozwalał nam docenić wybitnego kina. On mi złamał kręgosłup moralny, ten film po prostu. Ja nie znoszę tego filmu. Drugim takim filmem był film Biały Bim, Czarne Ucho. To coś strasznego. Ponieważ taką największą krzywdę, bo ja nie miałem żadnych strasznych przejść PRL.
A teraz miałem dużo takich przeżyć głębokich i osobistych. I uważam, że, ponieważ nie lubię smutku, najcięższą krzywdę, jaką mógł wyrządzić człowiekowi PRL, małemu człowiekowi, dziecku, i kinematografia radziecka, po prostu zdemolować jego emocje takimi filmami jak Biały Bim, Czarne Ucho. To jest coś strasznego. Czytajcie Państwo w tej książce. Proszę, Panie Gabrielu, proszę nie opowiadać. To wszystko można przeczytać, ale oczywiście tu jest Biały Bim, Czarne Ucho. Ja sam widziałem na własne oczy. Biały pies umiera staremu doktorowi, ucieka, stary doktor. Proszę milczeć, proszę nie opowiadać, bo tutaj są czytelnicy Pana, którzy zaraz to przeczytają. Gdzieś był ten Biały Bim, Czarne Ucho. Tak. Pan sam to znajdzie. Proszę Państwa, ja oddaję Państwu głos, oddaję Państwa ręce Korylusa Gabriela Maciejewskiego i zaznaczę, że jest tutaj parę tych książek, które zadający pytania, które ukontentują autora, będą mogli dostać. Książki są w prezencie, proszę Państwa, dlatego że ten blok, mimo tego, że on jest systematycznie niszczony, a jego autor bardzo brutalnie przed tym niszczeniem się broni, ma wielu takich stałych wielbicieli. Jeden z nich postanowił z okazji dzisiejszego wieczoru sfinansować dla Państwa kilkanaście książek, więc one są do rozdania. Ale takie incydentalne rozdawnictwo książek nie powinno Państwu zamykać oczu na tę istotną kwestię, mianowicie pan Gabriel nie jest stypendystą jakiegoś funduszu z pobliskiego ministerstwa w kradzionym pałacu, prawda? Nie jest na utrzymaniu żadnej partii politycznej czy też fundacji, która byłaby do takowej przybudówką. Pan Gabriel jest wolnym strzelcem. No i żeby miał amunicję do strzelania, no to Państwo musicie wziąć na siebie ten ciężar odpowiedzialności. Ja nie mówię samemu kupić następne 2 tuziny książek, ale może troszkę mniej, może te książki zareklamować, bo jak pan Gabriel będzie mógł chociaż na chwilę spocząć na laurach, to wreszcie mi wtedy napisze ten scenariusz fabularny, którego się nie mogę doprosić. Nie mogę napisać scenariusza, bo ja nie umiem tego zrobić. Nie, napiszę. Tak obiecane. Proszę Państwa, w piątek zaczynają się targi książki katolickiej, targi wydawców katolickich w Arkadach Kubickiego. Ja tam będę. Bardzo skromnie reprezentowane wydawnictwo na 2 półeczkach, ale będę tam stał przez 3 dni, także zapraszam Państwa serdecznie. Tam jest jakieś pytanie. Tutaj proszę. Pan ujął mikrofon. Ja Panu życzę wznowień i chcę Panu od razu podrzucić 2 małe epizody. Otóż Stanisław Olgier Rostocki jest potomkiem zesłańca z powstania kościuszkowskiego. To Pan musi wyłączyć. Nie, z tym się sprzęga. Był Polakiem z pochodzenia, reżyser tego filmu. Miałem kiedyś przyjemność go poznać. W każdym pokoleniu każdy z tych potomków tego zesłańca po powstaniu kościuszkowskim miał 2 imiona. Litewskie i polskie, bo to była szlachta Litwy. Stracił nogę na froncie przejechany przez radziecki czołg, mimo że był radzieckim żołnierzem. I bardzo ciekawy facet. Jak byłem z nim na Wawelu, bo Wajda mnie wysłał w ramach Stowarzyszenia Filmowców, którym go oprowadził, to jak zobaczył takie skromne wnętrza, to mówi, to ten Sigismundus, co Moskwę zdobył, to on tak mieszkał? Przecież na Kremlu to wszystko od złota kapa.